Cześć, witam Was Dawid. Siema, Michał. Karaldus Rem. Dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić na film, który był zapowiadany jakiś czas temu, jak to zawsze. Nie? A więc Lupo. Lupo. Lupo gra, tak powiem Wam, że na razie na pół gwizdka. Bo dół mamy skończony, porty zrobione, ale to co widzicie, ta deska, ta tutaj na razie na tą chwilę szybki temacik, to nie jest oczywiście efekt końcowy, to jest... Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak reaguje auto, bo auto reaguje naprawdę mocno na te dwie osiemnastki. Tutaj strojenie tej górnej komory wyszło naprawdę, naprawdę wysoko. Nie będę tak mówił, nie ile dla... hercy. No, nie dla nas, to jest... No dobra, granice 70 hercy nawet, nie? No. No, więc to okno, które można tutaj zobaczyć, to nie jest efekt końcowy. Oczywiście będziemy dalej działać, ale chcemy Wam pokazać już pierwsze tutaj efekty pracy. Myślę, refy się niecierpliwieni, żeby sobie już coś pograć. Dokładnie, te refy się wygrzewają. Tutaj zabudowa wyszła fajnie za tył. Będzie wszystko oczywiście wykończone. I na tą chwilę tak, nie ma na co czekać. Na pewno jesteście ciekawi. Michał tutaj zrobi kilka ujęć z bliska. Puścimy Crazy Town, Butterfly, zwariowane miasto i zobaczymy, co się będzie działo w zwariowanym Lupo. Jesteście gotowi? To lecimy. Cia? Cia. Lecimy dalej. Dobra, Crazy Town, ale teraz... Kalifornia. Ale teraz przechodzimy do poważnych rzeczy. A więc dalszy plan działania w Lupo. Jak widzicie, żarówki skaczą w lampach, dach skacze. I teraz pierwsza rzecz, wzmocnienie dachu. Bo Michał już miał sytuację w Golfie 4, jak miał tam dwie osiemnastki. Że co się stało? Odkleiła się szyba, pękł dach. To nie są miłe rzeczy. Więc dach. I jak wiecie, prąd nadal nieruszony, alternator 120 A, ładuje tam maksymalnie 14,3 na trasie, 14,4, więc na ten system to jest bieda. Będę zmieniał na 180 z regulacją, już powinien to zrobić dawno, dawno temu, ale
Będzie teraz zrobione. Od tej strony. No, na końcu ładowanie się robi, to co często bywa. Jak widzicie, gra to, piszcie komentarze, co myślicie. I trzecia rzecz, jak widzicie, paczki, dokładnie, klapa tynia lata, a tynia klapa nie ma prawa latać. Tutaj musi być wszystko tak uszczelnione, że nawet bąk nie przeleci żaden, nie? Dokładnie. Dobra, dajcie łapkę w górę, jak wam się podobało, subskrybujcie kanał, my będziemy dalej działać. Niedługo będziemy działać z Kedi, bo co się stało w Kedi? Sklejki płyty. Inne są. No, inne okazało płyty. Się, że sklejki, które kupiliśmy ostatnio, nie spełniały naszych standardów. Budowlanych. Tak, nawet dwie sklejone nie dawały rady. Mały bandpasik jest ok, ale płyta 2,5 metra, jak zrobiliśmy testy posklejane w dwie, nadal to nie było to, więc Michał zdecydował się na jedną, mocniejszą, z lepszego gatunku niż szalunkowa. To nie? To jest taka porada też od nas dla was, jak chcecie coś budować, to nie z szalunkowej. Małe takie fragmenty, tak jak lupo 40, 18, tak, czyli, 70, nie? Takie formatki to ok, ale coś większego to nie. Coś jeszcze chcemy powiedzieć naszym widzom? Niech czekają na kolejny film, nie? Niech czekają. No tak jak Michał mówi, to czekajcie. Będziemy wracać, film. Tak jak mówimy. Będziemy będzie działać. Okazja, będziemy wam pokazywać, co się dzieje. Dach, ładowanie i odcięcie tyłu. To są najlepsze plany na to auto. I później, jak to będzie gotowe, zrobimy pomiary i zobaczymy, co pokaże miernik. Dokładnie. Na razie, wiara, hej! Na razie.